Środa, 21 grudnia, Bartosz Teodorowicz, dobry wieczór. Za nami najkrótszy dzień roku, oto najważniejsze informacje. Jeszcze dziś Wołodymyr Zełenski spotka się w Białym Domu z Joe Bidenem, gdzie zostanie ogłoszony kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Wartość amerykańskiej pomocy może wynieść nawet 2 miliardy dolarów. Nawet 40 tysięcy euro miesięcznie. Tyle Radosław Sikorski otrzymywał w 2019 roku za nieokreślone konsultacje. Solidarna Polska chce, by sprawie przyjrzało się CBA. Za 10 miesięcy wybory parlamentarne. Czy Zjednoczona Prawica ma szansę na trzecią kadencję? Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego to realny scenariusz. Prezydent Wołodymyr Zełenski jest w drodze do Waszyngtonu, gdzie jeszcze dziś spotka się z Joe Bidenem. To pierwsza wizyta zagraniczna przywódcy Ukrainy od początku wojny. Głównym tematem rozmów będzie kolejny pakiet wsparcia dla Kijowa. Według szacunków ma on wynieść nawet 2 miliardy dolarów. Konrad Chmioła. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwróci się z prośbą o dostawę na Ukrainę taktycznych rakiet balistycznych ATAC-Ms o zasięgu do 300 km, a także o dostarczenie dronów uderzeniowych Grey Eagle i rozpoznawczych Reaper. Jestem w drodze do Stanów Zjednoczonych. Moja wizyta pomoże wzmocnić zdolności obronne Ukrainy. Wspólnie z prezydentem Joe Bidenem omówimy współpracę między naszymi krajami. Planuję również wystąpienie przed Kongresem i szereg spotkań o profilu bilateralnym. Pełny zakres wsparcia militarnego USA dla Kijowa nie został jeszcze ujawniony. Przez 10 miesięcy Stany Zjednoczone przekazały 18 miliardów dolarów na cele wojskowe Ukrainy. Zdaniem ekspertów dzisiejsza wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu będzie przełomowa. W ramach przecieków wiadomo, że gdzieś tam krąży system Patriot, czyli system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Wiadomo także o kolejnych pakietach uzbrojenia, czy to lotniczego, czy też uzbrojenia naziemnego. Wzrost wartości tej pomocy poprzez nawet ogłoszenie znaczącego pakietu dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest także pewnym symbolem politycznym. Z całą pewnością Stany Zjednoczone chcą zakończyć wojnę na Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił, że wizyta Wołodymyra Zełenskiego w USA oddala perspektywę negocjacji między Ukrainą a Rosją. Prezydent Władimir Putin poinformował dziś, że Rosja realizuje wszystkie cele swojej kampanii wojskowej na Ukrainie. Ponadto armia rosyjska ma zostać wyposażona w broń hipersoniczną. Broń hipersoniczna jest niezwykle groźna ze względu na bardzo dużą prędkość sięgającą 2-3 km na sekundę i manewrowanie kursem. W tej chwili nie ma środków obrony przeciwlotniczej ani obrony powietrznej, które byłyby w stanie zwalczać tego typu rakiety. Rakiety hipersoniczne, które do tej pory posiadała Federacja Rosyjska, wydaje się, że już zostały zużyte. Tymczasem sytuacja milionów Ukraińców pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Głównymi problemami są postępująca inflacja, osłabienie waluty oraz bardzo wysokie bezrobocie. Inwazja Rosji doprowadziła do zmniejszenia PKB Ukrainy o 30%. Trudna sytuacja gospodarcza wpływa również na łańcuchy dostaw. Dziesiątki tysięcy kobiet w siłach zbrojnych Ukrainy muszą korzystać z mundurów przeznaczonych dla mężczyzn. Znalezienie odpowiedniego kobiecego munduru to wyzwanie, a przecież dobrze dopasowany mundur to podstawa. Jeśli kobieta dostanie komplet w swoim rozmiarze, to pewnie będzie pasował w biodrach, ale w ramionach będzie za duży o 2 lub 3 rozmiary. Ważnym niuansem są kieszenie na kolanach. Do tych kieszeni można włożyć cokolwiek, co jest miękkie i ochroni rzepkę przed urazem. Męskie spodnie są szersze, więc gdy noszą je kobiety, kieszenie opadają. To nie pomaga. Co więcej, może spowodować poważniejszy uraz. Rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną doprowadziły do największego załamania gospodarczego w historii niepodległej Ukrainy. Funkcjonowanie państwa, w tym wypłata świadczeń socjalnych, pensji i emerytur, jest niemal całkowicie uzależniona od zagranicznej pomocy finansowej. W miastach położonych najbliżej linii frontu towarem deficytowym jest nawet pieczywo. Widzisz, co się tutaj dzieje. Uderzenia za uderzeniami, wybuchy, ludzie cierpią. Wszystko eksploduje. Potrzebujemy pieniędzy, ale po wypłaty trzeba jechać osobiście. Według naszych ustaleń w obwodzie donieckim mieszka około 500 000 ludzi. Dzieci jest ponad 4000. Dlatego naszym zadaniem jest szybka ewakuacja tych ludzi i uratowanie im życia.
Zmasowany ostrzał Ukrainy przez siły rosyjskie niszczy zarówno obiekty cywilne, jak i infrastrukturę krytyczną. Dotychczas odnotowano co najmniej 700 ataków na placówki służby zdrowia. Zdaniem WHO 10 milionów obywateli Ukrainy może być dotkniętych trwałymi urazami psychicznymi lub powikłaniami w związku z inwazją Rosji. Zimą będziemy świadkami wzrostu zachorowań na Ukrainie. To zwiększy jej potrzeby medyczne. Obserwujemy częstsze występowanie chorób zakaźnych. Ponadto ludzie walczą, by mróz nie wdarł się do ich domów. To oznacza, że musimy zwiększyć skalę opieki zdrowotnej podczas trwającej wojny. Kreml od miesięcy kontynuuje nieuzasadnioną wojnę, a to negatywnie wpływa na relacje biznesowe Moskwy. Wielu partnerów z Zachodu wycofuje swoje firmy z Rosji, ponieważ nie chce finansować zbrodniczej inwazji. Dwa telekomunikacyjne giganty, Nokia i Ericsson, zapowiedziały opuszczenie Rosji wraz z końcem roku. W dłuższej perspektywie może to sparaliżować rosyjskie sieci komórkowe. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Nad Radosławem Sikorskim zbierają się czarne chmury. Solidarna Polska chce, by CBA prześwietliło źródło jego dochodów. Polityk w 2019 roku otrzymywał 40 tysięcy euro miesięcznie za nieokreślone konsultacje. Były szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że dodatkowe zarobki uzyskał przed objęciem mandatu europosła, a działanie Solidarnej Polski nazywa złośliwością. Łukasz Żmuda. Solidarna Polska chce, aby Centralne Biuro Antykorupcyjne zbadało oświadczenia majątkowe eurodeputowanego Radosława Sikorskiego i źródeł czerpania dochodu, od kiedy rozpoczął kadencję w Brukseli. Składam zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zweryfikowanie wszystkich oświadczeń majątkowych europosła, czyli od 2019 roku europosła Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski odniósł się do sprawy w wywiadzie dla Faktu. Wskazuje, że źródłem tak wysokich dochodów jest udzielanie wykładów na zagranicznych uczelniach. Sprawa katarska jest jasna. Nie wolno brać gotówki od obcych rządów. To jest ewidentne przestępstwo kryminalne w każdym systemie. A działalność gospodarcza posłów w formie wykładów czy zasiadania w różnych szacownych ciałach to jest zupełnie co innego. Tydzień temu Parlamentem Europejskim wstrząsnęła afera korupcyjna. Zatrzymano m.in. wiceprzewodniczącą parlamentu Ewę Kaili, jej partnera i ojca. Kaili miała przyjąć korzyści majątkowe w zamian za lobbowanie na rzecz Kataru. Jeden z głównych podejrzanych, Antonio Panceri, zeznał, że za realizację korzystnych umów z Katarem i Marokiem otrzymał 50 tysięcy euro. Portal Politico w nawiązaniu do tej sytuacji opublikował artykuł, w którym podano kilka przykładów europosłów otrzymujących dodatkowe dochody z niejasnego źródła. W deklaracji o braku konfliktu interesów jednego z posłów do Parlamentu Europejskiego, Polaka Radosława Sikorskiego, z 2019 roku podano, że zarabia on 40 tysięcy euro miesięcznie z działalności biznesowej i konsultingowej. Później stwierdził, że to nieprawda i wydał oświadczenie poprawione w 2021 roku, w którym wykazał zarobki na poziomie od 5 tysięcy do 10 tysięcy euro brutto miesięcznie za konsultacje, wykłady i artykuły. Deklaracja nie zawierała szczegółowych informacji na temat jego klientów konsultingowych. Partyjni koledzy Radosława Sikorskiego unikają odpowiedzi na pytania dotyczące jego niejasnych dochodów. Nie miałem wątpliwej przyjemności, żeby słuchać tej konferencji, więc zapoznam się z materiałami prasowymi i później będziemy wydawać odpowiednie informacje, żeby rzetelnie was potraktować. Lewica przypomina, że europosłowie mogą osiągać dochody poza pracą parlamentarną i nie jest to łamanie prawa. Jednak ich źródło powinno zostać ujawnione. Każdy, kto działa w sferze publicznej, musi przedstawiać swoje oświadczenie majątkowe, powinien być szczery wobec swoich wyborców i pokazywać, gdzie zarabia pieniądze. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zapowiedział, że ten temat zostanie poruszony podczas styczniowego specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Nigdy w żaden sposób się nie odniósł, z jakich źródeł, za jakie konsultacje 800 tysięcy euro pojawiło się na jego koncie. Pod koniec listopada ujawniono treść tez przygotowanych na spotkanie Radosława Sikorskiego z ministrem obrony Rosji Siergiejem Ławrowem w styczniu 2008 roku. Mowa była o strategicznej współpracy z Rosją, która miała nie stanowić żadnego militarnego zagrożenia. Robił wszystko, żeby zademonstrować swoją niezwykłą przychylność wobec interesów rosyjskich. O źródło dochodów polskiego eurodeputowanego dopytywali m.in. założycielka i dyrektorka Centrum Studiów nad Rosją, Europą i Azją, Teresa Fallon. Natomiast organizacja Transparency International, zajmująca się walką z korupcją, już rok temu przyglądała się rzekomym konsultacjom Radosława Sikorskiego. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika.
Prawo i Sprawiedliwość ma realną szansę na trzecią kadencję, tak uważa prezes Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem czas, jaki pozostał do wyborów, czyli 10 miesięcy, jest wystarczający do tego, by partia rządząca uzyskała nawet samodzielną większość. Mamy bardzo realną szansę na utrzymanie władzy. Musimy być zdeterminowani i zmobilizowani. Paradoksalnie największym wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest brak wiary części naszego środowiska w zwycięstwo i utrzymanie rządów. I to brak wiary oparty na dość irracjonalnej przesłance. Z jakiegoś powodu część ludzi uwierzyła, że w Polsce nie da się utrzymać władzy przez dłużej niż dwie kadencje. Dała sobie wmówić taki absurdalny i bardzo szkodliwy dla nas przekaz, a on nie ma żadnego potwierdzenia w historii Europy. Jest mnóstwo przykładów na wielokadencyjne rządy. Jakaś grupa ludzi dała sobie wmówić, że to się nie może udać. Taki negatywny przekaz suflują im media, jak choćby wspomniany wcześniej portal, który skazał mnie na 700 tysięcy złotych. Niestety mamy do czynienia z kontrfaktyczną rzeczywistością, serwowaną przez część mediów. Polski system partyjny po 1989 roku to w zasadzie, no, nazwijmy tak, klątwa, w jaki sposób ciąży nad właśnie polskim życiem politycznym, ale myślę, że tutaj są różne uwarunkowania związane z tak zwaną transformacją w latach 90., z podejmowanymi często bardzo nietrafionymi decyzjami natury takiej społecznej, gospodarczej. Teraz sytuacja rzeczywiście jest trochę inna i tutaj wydaje mi się, że to jest celne jednak stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego, że nie jesteśmy skazani na to fatum. Czy formacja rządowa nie jest, nie musi tak być, że dwie kadencje to jest maksimum. No, gdyby udało się trzecią kadencję zwyciężyć w wyborach i kontynuować rządy właśnie w okresie trzeciej kadencji, no to niewątpliwie to byłoby zjawisko, które trzeba naprawdę zauważyć i docenić. Na Zachodzie oczywiście trochę sytuacja jest może inna. Tam rzeczywiście mamy do czynienia z pewną stabilizacją rządów, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z daleko idącą taką, no, można powiedzieć, współpracą, wydawałoby się, dwóch często odmiennych formacji, nawet tak zwane rządy koalicyjne, prawda, gdzie takim klasycznym przykładem są Niemcy czy Włochy, gdzie socjaliści w pewnych okresach rządzili razem z HDK-ami. W Warszawie upamiętniono premiera Jana Olszewskiego. Przed budynkiem kancelarii premiera odsłonięto jego pomnik. Olszewski w grudniu 1991 roku stanął na czele pierwszego w pełni demokratycznego gabinetu po transformacji ustrojowej. Przed 31 laty rozpoczęła się misja pierwszego rządu wybranego w demokratycznych wyborach 1991 roku. Pan premier Jan Olszewski zawsze dążył do tego, aby Polska była prawdziwie silna, prawdziwie niepodległa. Pamiętam dyskusję z tamtego czasu o EWG bis, o NATO bis. Premier Olszewski je odrzucał. Był przekonany, że tylko pełna niepodległość da nam właściwy fundament do rozwoju społecznego, gospodarczego, do rozwoju narodowego. To właśnie jemu zawdzięczamy, że kilka lat później, po wytyczeniu właściwego szlaku, Polska wstąpiła do NATO. Te działania rządu, działania związane z lustracją, działania związane z eliminowaniem agentury rosyjskiej, działania związane, które później także realizował Jan Olszewski już długo po swoim odejściu z rządu, w roku 2007, gdy kontynuował funkcjonowanie komisji weryfikacyjnej ujawniającej agenturalność wojskowych służb informacyjnych. Te wszystkie działania były podstawową ideą, którą rozumiał jako konieczną do zrealizowania, żeby Polska była Polską. Dzisiaj odwaga Jana Olszewskiego, dzisiaj jego determinacja, dzisiaj poświęcenie dla odbudowy niepodległej Polski jest niezbędne jeszcze bardziej niż było w ciągu ostatnich 30 lat.
bo Polska znajduje się w momencie rozstrzygającym o tym, czy będzie niepodległa, czy też zostanie włączona do niemieckiej formacji tworzonej przez aparat mający się nazywać Unią Europejską. Obowiązkiem państwa jest nie tylko pamięć o poległych weteranach, ale także opieka nad ich bliskimi, powiedział wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. W Warszawie odbyły się obchody Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych Weteranach poza granicami państwa. Uroczystość została ustanowiona w 2015 roku. Ponad 100 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, wojska przez te wszystkie lata służyło poza granicami naszego kraju. To był wymierny wkład Polski w umacnianie bezpieczeństwa naszej ojczyzny poprzez właśnie okazywanie solidarności, poprzez służbę ramię w ramię z naszymi sojusznikami w obronie wolności, w obronie wolności właśnie państw, które zostały dotknięte kryzysem. Czas na informacje ze świata. Trzy osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na autostradzie A38 w Turyngii. Sprawcą był 80-letni kierowca Mercedesa, który wjechał na autostradę pod prąd. Dwoje Polaków podróżujących prawidłowo zginęło na miejscu. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 14 w rejonie niemieckiej miejscowości Leinefelde-Worbis w północnej Turyngii. 80-letni kierowca samochodu osobowego wjechał na autostradę pod prąd. Po przejechaniu 3 km osobówka zderzyła się z Mitsubishi, którym podróżowali Polacy, 23-letnia kobieta i 45-letni mężczyzna. Obydwoje zginęli na miejscu. Śmierć poniósł także kierowca Mercedesa. A na koniec kronika kryminalna. W Nowym Jorku w ręce policji wpadła seryjna włamywaczka. Kobieta została schwytana na próbie kradzieży prezentów świątecznych z domu aktora Roberta De Niro. Do incydentu doszło około godziny 2:45 na Manhattanie. Funkcjonariusze od dawna mieli na celowniku prawdziwą Grinch, jak określono kobietę. To nawiązanie do fikcyjnej postaci z książki Grinch autorstwa doktora Seussa i zarazem bohaterki filmu animowanego Jak Grinch ukradła święta. Policjanci od samego początku obserwowali włamanie do domu aktora, znanego z głównych ról m.in. w Ojcu Chrzestnym i Chłopcach z Ferajny. Kobieta dostała się do budynku przez piwnicę, po czym została aresztowana w salonie w trakcie usiłowania kradzieży świątecznych prezentów. Rzecznik 79-letniego Roberta De Niro poinformował, że gwiazdor nie zamierza komentować tej sprawy. Na szczęście funkcjonariuszom udało się uratować święta. Jeszcze żeby tak pogoda dopisała, ale wszystkiego mieć nie można. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.